Powoli. Dzień dobry Państwu. Tak rozpoczynamy. Albo nie, ja tak rozpoczynam. Bo Baśki tu nie ma i dzieciorów. Tak rozpoczynam 10 listopada. W Sopocie zresztą. Pogoda cudowna. Ludzi sztuk. Dwie. Psów sztuk 3. Jeden mały szczeniak fajny. Taki amstafowy. Idę do Orłowa. Fajowskie to miejsce, nie? Ciekawe, co Barbara teraz robi. No pokaż, Barbara, co tam robisz? O to chodziło, Klara? Tak. Jeszcze raz. No kuniem po plaży jeżdżą. Przewraca się w dupach. Dajcie po swoich koniach. No jestem już w Orłowie. Ludzi zero. Fajnie. By się fajnie mieszkało, nie? Kurczę, idealnie by było. No, ale to pewnie taniocha straszna jest. Tu w ogóle gdzieś Michalczewski mieszka. Anna Przybylska gdzieś tutaj w tych okolicach mieszkała. Idę dalej. U Maksima pustki. Idę posiedzieć chwilę i się pogapić. No i tak siedzimy. Z Antkiem. Tutaj mamy restaurację Skorpion. Nie wiem, czy wcześniej tak się nazywała, ale lubił tutaj jadać Nikoś. Nikodem Skotarczak. Zamknięte chyba. Schodki do... A, tutaj. No tak. Tu jaki balkonik, zobaczcie, z drzewkiem. No fajnie. No jak to tak, bez kawki? Fajnie wygląda taki papierowy kubek. Zamiast plastiku. O, widzę swoją ławkę. Wrócę sobie klifem, zobaczcie, jak tu jest pięknie. Po lewej stronie morze. No dobra, zatoka. Ale woda. Kiedyś to tu z Ritą spacerowałem. Jak jeszcze dzieciaków nie mieliśmy, później jak była sama Matylda, ale wtedy mieszkaliśmy w Zakopcu, nie było co z nią zrobić, a teraz już nam się nie chce jej brać tak naprawdę i zostawiamy ją dziadkom. Albo w domu z dziadkami, jak przyjadą pilnować chałupy. Thank you.
i końcówka plaży. Dzień dobry, we wtorek. Ja się z Wami witam właśnie wychodząc z domu. Idę na miasto załatwić parę spraw sobie. Nie ma Pawła dzisiaj. Dzieciaki są jeszcze w szkole i w przedszkolu. Ale w zasadzie to zbliża się już godzina ich powrotu. Jak wrócimy do domu, to mamy w planie no chyba nic wielkiego. Może małe przygotowania do Święta Niepodległości. Może jakąś pracę z dzieciakami uda mi się zrobić dzisiaj, a jeśli nie dzisiaj, to jutro na pewno. Przygotujemy coś do jedzenia wspólnie, kiedy już dzieciaki pewnie będą w domu. No i dzisiaj taki znowu dzień, wiecie, bez większych aktywności, tak podejrzewam. Na dwór, nie wiem, może pójdziemy, może jakiś spacer krótki zrobimy, ale na razie planu żadnego nie mam. Muszę sobie zanieść kurtkę gdzieś do naprawy, zamek chyba by się przydało trochę naprawić, bo mi się rozpina. No ale to taki szczegół, więc przejdę się, może uda mi się to załatwić od ręki na mieście. A potem po dzieciaki i do domku. Wcale nie jestem wcześniej, jestem nawet później, bym powiedziała. O, jest druga. Dobra, idziemy jeszcze po Klarcie. Już mamy odebrane, odebrane dziewczynki i Klarcie mamy odebraną. Klarcia to w ogóle dzisiaj na galowo do przedszkola poszła, przecież jutro święto, prawda, Klarusia? Pokaż, co dostałaś. Ja chciałabym to zobaczyć z bliska. Pokażesz mi? No pokaż, pokaż, tak żebym widziała, co tam jest napisane. Dyplom małego patrioty, tak? Ty jesteś patriota? Oczywiście to robiły panie. Nie wiem, co robiły, no może robiły, ale delikatnie. Panie to noszą. No pewnie, i ty też będziesz nosić, nie? Chodźcie do domu, to też zrobimy może jakieś kotyliony, albo jakoś inaczej coś uczcimy. Pomalujemy godło, albo flagę, albo coś. Dobrze, będziesz mieć kolorowo. A tymczasem idziemy do domu. Nabrałam ochoty na kawkę albo na herbatkę. Możemy, tak, mogę dać Wam godło, bo mam takie materiały dla Was. Możecie pokolorować dzisiaj. Tak, bo dzisiaj mówiłam godło polskie. Super, to dużo ważnych rzeczy dzisiaj się nauczyłaś, co Klara? Tak. Świetnie. Chyba jak podrosnę jak Matylda. To na pewno, Klarusia. Tak. Ja wtedy będę chyba w klasie. Jaki to smak, dziewczyny, tych lodów? Kokosowe. Kokosowe z czekoladowymi ciastkami chyba. Smacznego. Dzięki. O, właśnie. Gracie? Tak. Nie. Nie. Super. No siema. Barbara chyba dzisiaj za dużo nie nagrywa, więc większość materiału będzie ode mnie. Czyli nie będzie rewelacji. No i nuda, bo dzisiaj w sumie większość dnia spędzam na plaży, można powiedzieć. Rano też byłem na spacerze. Idę teraz w kierunku Gdańska. Nie wiem, co powiedzieć. To chyba się zamknę. No.
Dobra, przygotowujemy sobie tutaj pracę. Czy wy wiecie, co wy dostałyście właśnie? Klarusia, co powiedziałaś? Co dostałaś? Pracę. Pracę. Co to jest, Klarusia? Nie wiem. No mówiłaś przed chwilą. Ptak polski. Ptak polski, no dobrze. Biały. To jest nasze godło, tak? Biały. Jaki on ma kolor, Klarusia? Biały. Biały. A dookoła jaki jest kolor, dookoła niego? Czerwony. Brawo. A koronę jaką ma? Żółtą. Złotą. Złotą, tak? Złotą. Dobra, to do roboty, dziewczyny. Zanim Władek przyjdzie, to wy pewnie pomalujecie. A potem jeszcze mam jedną koncepcję patriotyczną na dzisiaj. Taką, przy której Władek też będzie się mógł trochę odnaleźć. Flagę polską. Będziemy wyklejać później może plasteliną, co? Tak. No to do roboty. Tutaj czekają jeszcze na Matyldę prace zaległe, literki i zeszyty do pisania. Jest czerwone, wszystko się zgadza, Klara. A ja mam trochę... Zapytaj mam czysterdajkę, co? No właśnie, Władziu sobie tu leży, jakiś taki śpioszek, maluszek, kochany. Dobrze się czujesz, Władziu? No, tylko śpiący Władek jesteś, tak? Władek, możesz być na tym planie i nagrywać, co my może i możesz tak nagrywać. Dobrze, ja was nagrywam, jak ładnie wyklejacie z plasteliny. A Władziu się w tym czasie troszeczkę położy, dobra? Dobra. Cześć łebki, jak wam dzionek mija? Zobaczcie, gdzie ja jestem. Poznajecie Sopot? Śpiewaliście hymn dzisiaj? Nagrajcie mi jakiś filmik. Kocham was. No dziewczynki, jak odpowiadałyście tacie na pytania? Był hymn w przedszkolu i w szkole? Tak. Dobrze. I co tam jeszcze tata pytał? Klara robiła przez cały czas, jak oglądała ten film właśnie. Tak, Klarusia? Pokaż. Jakie miny robiłaś? No, Władzio se leży. Ale Władzio chyba nie troszkę ściemnia z tym łóżkiem. Co, Władziuś? Tak. Zmęczony jesteś, Władeczku? Rozumiem. Ciocia Ola w przedszkolu jest, miała dzisiaj chore ucho i chyba dlatego Władziu się nasłuchał i teraz tak opowiada, tak? A gdzie boli, Władziu? Tu. Tu boli? Tak. Władek, no co ty robisz? Władzio? Ej! Nie rób tak. No, gdzie te biedronki, Klarusia? Super. No dobra, Klara, to w którym wazonie jest najwięcej wody? W tym. Super. A co to jest dalej? Który owoc jest pomarańczowy, Władziuś? Ten. Tak, Klara, ale daj mu szansę. No już, będzie wojna. Władziu, ty to chyba jeszcze jesteś za mały na te zagadki. Czekajcie, muszę się ułożyć z tym inaczej. Dobra, Władziu? Tak. Rysia też tutaj chyba na coś liczy. Dzisiaj Władziu się najadł zupy brokułowej, chyba mu nie siadła, bo go brzuszek boli. Tak, Misio? Tak. Może jak zje kanapkę, popije herbatką miętową, to mu się zrobi lepiej. Dziewczyny zaraz też przyjdą na kolację, jeszcze mają tu jakąś przekąskę w postaci orzechów. I zaraz idziemy się kąpać, nie, Władziulku? Nie! A mi się wydaje, że chyba już tak.